A tu jest jeszcze jakaś dróżka. Wypadałoby ją sprawdzić, ale wątpię, żeby tam było coś, co by mnie zainteresowało. I o ironio, pewnie tam akurat jest to, co by mnie zainteresowało. Dobra. Hop, 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 hop. I pyk. Wszystko. No ty, Taranar, się wracaj. Tutaj. A w sumie nie, no w następnym tygodniu, bo nie chcę mi się po 7 tylko iść. Poczekam, że będzie ich troszkę więcej. Jak ja zacznę rozbudowywać gildię wszędzie. A kurna, miałem okazję go prześwietlić. A dalej mam chyba. Tak, dalej mam. Chwileczkę. To teraz go prześwietlę. Zobaczmy. Wiecie, co on tam ma? Legion, tłum, tłum, setki, horda, legion. No, standard. A, tylko wy tutaj. A u Findana jak to jest? To jakie zagrożenie jest? Normalny. To jeszcze może jestem w stanie z nim wygrać, ale i tak bez Feniksów to se mogę z nim walczyć, bo on będzie się odradzał. Dopiero jak się Feniksy. Jak będziemy mieli Feniksy, to dopiero wtedy. Dopiero jak będziemy mieli Feniksy, to dopiero wtedy tam będziemy mogli z nim podjąć jakąś walkę. Ale jest jeszcze alternatywny sposób, czyli po prostu go do miasta zagonić i tam w mieście go zabić. I wtedy podobno się z nim jeszcze w taki sposób będziemy mogli z nim wygrać. No właśnie, chyba pora, żeby gildię rozbudowywać. No dobra, to wszędzie rozbudowujemy gildię. Pyk. Możemy sobie bez problemu na to pozwolić. Tutaj już powinno 4. poziomu. O, tutaj nawet tu jest najlepiej. U 1. nawet nie było. To nie wiem, jaką nie chcieli ze mną wygrać. Dobra, zobaczmy teraz. Tu jest dopiero 2, więc tutaj nie ma co patrzeć. Tutaj. No 3. dopiero. Ale mnie te czary, mnie tylko przygodowe interesują, od razu mówię. O, jest! Tutaj jest. No, to nie ma już sensu dalszej rozbudowy. Bo już wszystkie czary, jakie mnie interesują, raczej mam. Dobra. To jeszcze troszeczkę se pogram. A tam już widzę, że jest tylko jedyne, co tam jest, no to. A co nam da ta chatka? Ja. A co ona daje? A nie, nie wyświetliło się. Dobra, już te. Nie będę kopalni raczej. A tu jeszcze będę gildię rozbudował. A nie, już nie mogę, bo już rozbudował. Dobra, to ty idź do miasta teraz. Tam. Dobrze, pani Bobce. Mam nadzieję, że jak rozbuduję gildię do 4. poziomu, to tam będzie jeszcze co nieco. W sumie chyba walę nawet do 5. poziomu.
Jakie czary? No. Jest ten, co mnie interesuje i bardzo dobrze. Tylko jeden problem z głowy mamy. Nauczyłeś się? Zaprzywanie żywiołów to tam mnie nie interesuje. No, co tam? No, nauczył się. Dobra. Teraz jeszcze poszukać tych artefaktów. No, problem polega... Jedyny problem polega na tym, że po prostu nie pamiętam, gdzie są. Ale raczej innych problemów nie przewiduję. O, tu złoto. Świetnie, złota nigdy za mało. Znaczy za wiele, bo... Akurat za mało to zawsze. A właśnie, co, jaki jest garnizon w tym mieście? Kolejna setka łuczników. No to już Nikolaj jest biedny po prostu. Bo już 200 potrafi naprawdę piekło zrobić. Chyba się o tym nawet przekonaliście. Dobra, to zajmujemy, bo nie, oni naprawdę nie potrzebują tyle duchów. Generator to w sumie ścierwo jest. Ha, tam dalej jest monolit wyjścia na wyspę Nikolaja i radzę tam nie iść jeszcze. Z oczywistych powodów. Radzę tam wam jeszcze nie iść. Dobra, to jeszcze tylko niech dojdzie do... Niech tylko dojdzie do miasta ten Talanar. I na tym już będzie koniec. Krypta. Co tam skoczę? Tylko nie za bardzo mam jak dojść. Ok, mam nadzieję, że zaraz mi tutaj nigdzie nie wyskoczy jakiś skurczysyn, który ma taką armię, bo go po prostu przeoczyłem. To w sumie nie, chyba nie. Wiatrak. Już nie będę się czepiał, jakie to idiotyczne, bo niby co można mielić pod ziemią. To w sumie teoretycznie wiatrak to może. O! Znalazłem chyba... Tak. Tylko muszę jakoś obejść to. Ale to już w następnym odcinku, no bo iż Talanar doszedł do miasta. To za bardzo nie mogę. Tylko szkoda, że będę musiał z czegoś zrezygnować. Dobra, to wejdźcie, to jeszcze zdobędę te nagolenniki, bo akurat je znalazłem, a ja nie przewidywałem, że je znajdę, więc sami rozumiecie. Chociaż sobie wam to chyba nie zależy na szybkim końcu, przyznajcie się szczerze, że nie zależy. Dobra, panie Bobs. Dobrze, panie mam. Okej, tutaj też nie... No w sumie jest taki sam, co wtedy ten garnizon. Więc nie będzie problemu, żeby go jako... Szczególnych problemów, żeby zgarnąć ten artefakt. A nawet jeśli to mogę już
Zaraz wam pokażę fajną sztuczkę. Otóż jest. Zobaczmy, czy mogę już to zrobić. Nie. Bo. Nie, muszę podejść troszkę bliżej. Teraz to nie wiem, czy będę mógł zrobić tą sztuczkę. I patrzcie, hopla, haha, ominąłem garnizon. I ona przyda się, ta sztuczka, nam później. Ja oczywiście zrobię porządek z tym garnizonem. No to będzie taka ostatnia walka w tej sesji. I ja lecę na obiad. A potem na mikroekonomię, której tak za bardzo nie lubię, bo mam takiego prowadzącego. Znaczy się, prowadzący jest w porządku, tylko niestety nie udostępnia wykładów na internecie, więc muszę chodzić i robić notatki, no. Potem to rozprowadzać na Facebooku. Nie no, żartuję, na Facebooku nie, broń Boże. Tak się składa, że ochronę praw autorskich też mam na uczelni, nie wiem po co, ale chyba najwidoczniej to jest jakiś problem informatyków, wyłamią prawa autorskie. Więc jakby ten wykład, dobra, nieważne tam. No, złota nawet nie chce mi się zbierać. Oczywiście komputer zrobił swoje. To my zrobimy swoje. Zobaczmy, jaką ma być. A, mniejszą. Oj, nie dobra. Dobra, dobra, od wampirów mi się dostanie, ale poza tym powinno być w porządku. A już myślałem, że mi sięgnie. Skubany. No, oczywiście nic mi nie zrobił. To było do przewidzenia. Aha, ważne. Jeżeli chcemy robić kopię z nich, to obok musi mieć wolne miejsce, czyli zadbajcie o to, żeby było to miejsce. Na parę, potem będzie lekkie zdziwienie, że co? Nie mogę? Dlaczego? Dobra. Nie będzie kontrataku, więc mogę próbować śmiało. Hopla. No, 17 wystarczy. 7 to raczej nic nie zrobi. Chociaż nie zrobi. Bo oni mają tą zdolność, która nazywana jest ręką śmierci, co nie? No. Okej. Okay. No to już będę kończył, tylko już się zużyję tylko wszystkie punkty Findana. O, tu jest jeszcze jeden. Ale już w następnym odcinku. Zostaję to sobie na następną sesję, bo już naprawdę zrobiło się późno. Tak więc mówił Marshall i życzę wszystkim widzom miłego wieczoru.